dzisiejszego dnia połączyliśmy potencjały wielu organizacji. Stowarzyszenia na rzecz przyszłości Miłomłyna, Stowarzyszenia Animator, Gminy, Domu Kultury, Biblioteki, wielu sołectw. Po to, by spotkać się w trakcie jarmarku produktów regionalnych i wigilii, pierwszej wigilii mieszkańców miasta i gminy Miłomłyn. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Miłomłyn składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności na te święta. Święta przecież są rodzinne. Jeszcze raz zdrowia, szczęścia, pomyślności, a na nowy rok wszystkiego dobrego. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałam życzyć wszystkim mieszkańcom całej gminy, a szczególnie Liwy, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, aby wszystkie troski uleciały i aby po świętach był tylko fajny, spokojny czas z ludźmi, gdzie można będzie się spotkać, wyjść z domów, uśmiechać, łączyć razem. Członków Stowarzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłyna chciałabym złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Miłomłyn najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Czegoż możemy życzyć naszym mieszkańcom? Zdrowia, radości, spokoju, miłej atmosfery podczas świąt w gronie rodzinnym i wszystkiego, wszystkiego, co jest najlepsze, najmilsze i najkochańsze, czyli rodzinnych świąt. Wszystkiego dobrego. Chciałbym wszystkim mieszkańcom Miłomłyna, ale także powiatu, a także mojej wioski Liwy życzyć, by to Boże Narodzenie, które nadchodzi po raz kolejny, było dla nas w tym kryzysie, w którym się znajdujemy, radością. Szukajmy dobrych chwil, radosnych chwil. I tego Wam życzę. Błogosławionych świąt, mocnych świąt, ale też święta, które będą rodzinnymi świętami, bo przecież przychodzą takie chwile, gdzie mamy ograniczoną możliwość spotkania się, ale święta są po to, by spotkać się i popatrzeć sobie w oczy i przekazać to, co jest najpiękniejsze w naszym życiu. To miłość. I tego wszystkiego Wam życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tego miejsca chciałabym wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Miłomłyn w takim czarodziejskim czasie związanym ze zbliżającymi się świętami świąt Bożego Narodzenia złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnej atmosfery świąt i takiej jedności, która nas tutaj dzisiaj spotyka i którą przenieśmy na cały przyszły rok.